Jesteśmy teraz w sali Rycers. Stop. Powiedz kiedy. Dobry nasi mili widzowie, naszą podróż wewnątrz Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczynamy od portretu króla Zygmunta III Mazy, który był, można powiedzieć, sprawcą i spiritus movens budowy w ogóle zamku. Na początku, w pierwszych latach XVII wieku, król przenosi się z dworem i całą swoją aktywność przenosi z Krakowa do Warszawy. W tym celu nakazuje rozbudowę Zamku Warszawskiego. Jak już Wam opowiadaliśmy, była to wcześniej siedziba książąt mazowieckich, którzy przeniesie się tutaj z Czerska. I w 1526 roku Mazowsze zostało inkorporowane do Królestwa Polskiego. W związku z tym zamek ten stał się jedną z oficjalnych siedzib króla. Zygmunt, kiedy tutaj przyjechał, miał do dyspozycji tylko dwa skrzydła zamkowe. Tak jak Wam pokazywaliśmy, są to te skrzydła średniowieczne, które są nieotynkowane, tam gdzie była ta inskrypcja S.A. Zygmunta Augusta. I to obok, ten drugi z aktualnych pięciu części tego pięciokąta, to skrzydło renesansowe. Natomiast dzięki Zygmuntowi III zamek otrzymał dzisiejszą formę geometryczną, czyli te pięć skrzydeł, w tym to najważniejsze, fasadę od strony placu zamkowego z dzisiejszą tą charakterystyczną wieżą. Dlaczego mówimy to stojąc tutaj? Dlatego, że tutaj mamy portret króla, który panował lat 45. I mówi się o tym, że panowanie Zygmunta to był tak zwany srebrny wiek kultury polskiej. Król był osobą bardzo pobożną. Zawsze rozpoczynał dzień od dwóch mszy. Potem zajmował się swoimi takimi, można powiedzieć, hobby miał. Grał w piłkę, był dosyć utalentowanym plastykiem. Są w zamku dostępne prace plastyczne króla. Zajmował się też złotnictwem, grywał w szachy. Także był osobą ze wszechmiar wykształconą i światłą. Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną i jego decyzje, no to to już jest inna sprawa, ale dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. Jesteśmy w tak zwanej sali Rady Zamku Królewskiego w Warszawie i wygląd jest oczywiście odtworzony i ma nam przypominać czasy świetności tych wnętrz z czasów stanisławowskich, czyli naszego ostatniego króla. A świadczy o tym ten tutaj monogram. Taki symbol będący, można powiedzieć, inicjałami władcy. Stanisław August miał monogram w postaci liter S.A.R. Stanisław August Rex, czyli król. Te monogramy znajdują się w różnych miejscach przy wejściach do sali. Natomiast najciekawsze w tym pomieszczeniu jest to krzesło. Ten tron jest to oryginalny, XVIII-wieczny tron, na którym siadywał król Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski. Krzesło jest absolutnie oryginalne, oczywiście z wyjątkiem części miękkich, które siłą rzeczy, siłą praw fizyki muszą być co pewien czas wymieniane. Natomiast jego drewniane części, szkielet krzesła, są absolutnie oryginalne i na tym krześle siadał nasz król. W owej sali załatwiając sprawy państwowe, podejmując różnego rodzaju decyzje polityczno-gospodarczo, nawet kulturalne. Oto, nasi drodzy widzowie, sala wielka Zamku Królewskiego w Warszawie. Jak widzicie, odtworzona została przez polskich konserwatorów zabytków, architektów i inżynierów z niezwykłym przepychem, przypominającym czasy Stanisława Augusta.
Co jest w niej ciekawego? Te drzwi, skrzydła tych drzwi, są oryginalnymi drzwiami z XVIII wieku. Tymi drzwiami wchodził tutaj sam król. Dokładnie tymi drzwiami. Również te rzeźby znajdujące się nad owym gzymsem są rzeźbami oryginalnymi, które zdobiły te drzwi w czasach, kiedy urzędował tutaj Stanisław August. Te, jak już wspomniałem, oryginalne drzwi i te oryginalne rzeźby nad gzymsem zostały uratowane przez polskich gospodarzy zamku już w czasie trwania II wojny światowej, w czasie niemieckiej okupacji. Udało się Niemców wywieźć w pole i bez ich wiedzy te drzwi i te rzeźby po prostu wyniesiono i ukryto, żeby po odzyskaniu niepodległości można było je z powrotem użyć. Wierzono w to, że się uda kiedyś pokonać Hitlera. Jak spojrzycie na ten plafon, to jest taki słynny film z 17 września 1939 roku, jak zamek trafiony bombą płonie. Płonie wieża zegarowa, natomiast jedna z bomb przebiła się dokładnie w tym miejscu, niszcząc plafon Baciarellego, który się znajdował w tym miejscu. Wybucha później ogromny pożar, który udaje się Polakom Polskiej Straży Pożarnej ugasić. Ale niestety całe to pomieszczenie jest doszczętnie zniszczone. Na szczęście po ugaszeniu pożaru udało się gospodarzom zamku porobić jeszcze zdjęcia, między innymi posadzek. Wiedząc o tym, że Niemcy będą starali się albo je zniszczyć, albo wywieźć do siebie, zrobiono zdjęcia najcenniejszych rzeczy, żeby później mieć materiał fotograficzny celem odtworzenia pierwotnego wyglądu tego miejsca. Jak widzicie, zajęło to prawie 40 lat po wojnie, ale się udało. Jedno z najbardziej fascynujących, przynajmniej dla mnie, wnętrz zamku to jest przesławna sala marmurowa, w której się teraz znajdujemy. Pomieszczenie to powstało za czasów Wazowskich. A co o tym świadczy? Ten kominek. Zwróćcie uwagę, co jest w środku kominka. Jest to snopek. Jak wiecie z naszych podróży po Malborku, snopek po szwedzku oznacza waza. Więc wiemy już, która dynastia była inicjatorem budowy tego miejsca. Król Stanisław August postanowił to miejsce nieco przebudować, w tym sensie, że kazał zdjąć znajdujące się tutaj wcześniej obrazy i zamówił u swojego nadwornego malarza, Marcello Baciarellego, poczet królów polskich. Mamy dwa poczty. Jeden namalował Jan Matejko, właściwie to były czarno-białe rysunki, a tutaj kolorowe obrazy namalował właśnie Baciarelli. Począwszy od pierwszego polskiego króla. Tu widzimy Bolesława Chrobrego. Jak pamiętacie z naszego odcinka o Szczerbcu, na tym obrazie król trzyma w ręce prawej swojej szczerbiec. A tuż nad dolną krawędzią obrazu widać wyszczerbienie. Oczywiście jest to taka konwencja artystyczna, bo jak wiemy doskonale, szczerbiec nie ma żadnej szczerby, ale chciał malarz zaznaczyć fakt, że król Bolesław uderzył tym mieczem w słynną Złotą Bramę w Kijowie. Dalej mamy chronologicznie wszystkich polskich królów, natomiast na takim białym tle, które tutaj imituje nam taką rozłożoną białą skórę lwa, malarz, prawdopodobnie na polecenie króla, umieścił swoich ulubionych królów, którzy według niego wymagali pewnego wyróżnienia spośród pozostałych. I mamy tutaj Kazimierza Wielkiego, po łacinie Casimirus Magnus, Władysława Jagiełłę, Zygmunta I, zwanego Starym, Władysława IV Wazę, inicjatora i twórcę kolumny Zygmunta z 1644 roku, czyli na cześć jego ojca, i zwycięzcę spod Wiednia, Jana III Sobieskiego.
W najważniejszym, honorowym miejscu król umieścił samego siebie. Czyli tu. To jest Stanisław August w stroju koronacyjnym, najbardziej efektownym. Widzimy, po prawej stronie króla znajdują się jego insygnia koronacyjne. Berło, korona, jabłko. Król spowity jest w płaszcz z gronostaja, natomiast na jego piersi widnieje order Orła Białego. Płaszcz przyzdobiony jest złotymi orłami w koronie. Tutaj, po tej stronie, nad lustrem, widzimy taką rzeźbę. Pośrodku, pomiędzy tymi dwiema postaciami, widzimy godło Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jak już wielokrotnie odpowiadaliśmy Wam, na krzyż umieszczone są orzeł w koronie, pogoń, a na środku godło akurat panującej dynastii. W tym przypadku jest to oczywiście słynny ciołek, czyli herb rodu Poniatowskich. A na dole widnieje dumnie złoty order Orła Białego, ustanowiony przez króla Augusta II w odwiedzonym przez nas wcześniej i sfilmowanym Tykocinie. Na przykładzie sali marmurowej możemy zobaczyć różnicę pomiędzy rekonstrukcją dzieł sztuki a oryginałami. Tu widzimy dwie pary drzwi. Niemalże bliźniacze, ale różnią się nieco kolorem. Te są o jeden bądź dwa odcienie jaśniejsze od tych. Dlatego, że te mają lat 40 do 50, a te mają ponad 250 lat, bo to są oryginalne drzwi, przez które przechodził król. Te. Udało się je uratować ze zawieruchy wojennej i dzięki temu teraz możemy niczym król Stanisław August przechodzić przez te same drzwi dosłownie. Dziękuję. Znajdujemy się w sali rycerskiej zamku. Sali, która jest i wystrój jest autorskim pomysłem króla Stanisława. Wymyślił sobie taką koncepcję, że w tej sali umieści takie dzieła sztuki, które będą pełnić funkcję dydaktyczną, jakby nauczać historii każdego, kto tu będzie wchodził. I swojemu malarzowi nadwornemu, Baciarellemu, zlecił wykonanie kilkunastu właściwie prac przedstawiających pewne ważkie wydarzenia z historii Polski. One są tutaj na górze opisane po łacinie i zaczynamy tutaj od czasów XIV-wiecznych. Obraz nazywa się Kazimierz Wielki, prawodawca albo nadający prawa Kazimierz Wielki. Jest to rok 1367. Znaczy nie data powstania obrazu, tylko to wydarzenie, które zostało przez malarza odtworzone. Tutaj z kolei mamy Władysława Jagiełłę i restaurację Akademii Krakowskiej. Ponieważ po śmierci króla Kazimierza Wielkiego troszeczkę Akademia Krakowska podupadła i dopiero działania i Jadwigi, i Jagiełły spowodowały, że Akademia Krakowska, dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński, znowu odzyskał poprzednią świetność. Tu z kolei mamy pierwsze przedstawienie hołdu pruskiego. Pamiętajcie, że Matejko swój hołd pruski namalował ponad 100 lat później niż Baciarelli. To jest oryginalna koncepcja malarska hołdu pruskiego. Jest to obraz troszeczkę mniejszy, jest na nim mniej postaci, ale Albrecht Hohenzollern jest widoczny oczywiście, no i oczywiście Zygmunt przyjmujący hołd od ostatniego mistrza zakonu krzyżackiego. Tu mamy obraz symbolizujący Unię Lubelską, czyli rok 1569, kiedy Zygmunt August, widniejący tutaj na tronie, dzięki swojemu uporowi i żelaznej konsekwencji udało mu się przeprowadzić największe dzieło swojego życia, czyli stworzyć jedno państwo zwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów. I tak malarz przedstawił symbolicznie to wydarzenie. Tu z kolei mamy
odniesienie do historii i do bitwy pod Chocimiem, ale prawdopodobnie tej pierwszej z roku 1621, kiedy to Polacy bronili się w obozie warownym pod Chocimiem i odpierali ataki kilkuset tysięcznych hord, jak to ich nazywał Zagłoba, Bisurmanów. Ta największa w historii Polski operacja obronna okazała się naszym wielkim zwycięstwem. Mimo tego, że w czasie obrony poległ jeden z największych polskich wodzów, Jan Karol Chodkiewicz, to za niego objął dowództwo Królewicz, wtedy Władysław, i odniósł świetne zwycięstwo nad Turkami, które zakończyło się oczywiście podpisaniem, zawarciem owego pokoju chocimskiego. Tutaj jedno z najbardziej efektownych wydarzeń w historii Polski, czyli zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem. I znowu Baciarelli okazał się prekursorem, ponieważ Jan Matejko to samo wydarzenie również odtworzył w swoim kolosalnym obrazie Bitwa pod Wiedniem. I obraz ów Matejko oddał za darmo papieżowi. Możemy go dzisiaj obejrzeć w muzeach watykańskich. Natomiast pierwsza wersja należy znów do Baciarellego. Oprócz tych dużych obrazów, znajdują się również na górze portrety najbardziej zasłużonych według króla postaci w historii Polski. Na przykład, nie będziemy omawiać wszystkich, ale wskażę tylko najbardziej jaskrawe przykłady. Wielki wódz Jan Karol Chodkiewicz, pogromca, właściwie młot na Szwedów. Nasz wielki Mikołaj Kopernik obok. Znajdują się tu również popiersia, wyrzeźbione popiersia znanych Polaków. To jest na przykład ciekawostka, pan Kochanowski, ale nie Jan, tylko Piotr Kochanowski, również poeta. Co ciekawe, w XVIII wieku był on bardziej znany i popularny niż Jan. Dopiero rozwój sztuki drukarskiej spowodował, że autor Trenów stał się jednak jednym z najważniejszych polskich poetów, a Piotr niestety spadł na dalsze miejsce i jest już nieco zapomniany. Na szczęście dzięki Zamkowi Królewskiemu możemy sobie również przypomnieć, że Piotr Kochanowski również istniał i był ceniony przez samego króla. Jeszcze jedną postać wam pokażę. Ponieważ robiliśmy odcinek o Stefanie Czarnieckim i jego Tykocinie, to tutaj mamy naszego wielkiego wodza, hetmana polnego Stefana Czarnieckiego, który również oczywiście był przez króla doceniany i znalazł sobie tutaj poczesne miejsce wśród tych kilkunastu najbardziej zasłużonych dla polskiej historii postaci. Jesteśmy teraz w sali tronowej, jednej z najważniejszych pod względem politycznych pomieszczeń w zamku, ponieważ król na tym fotelu w pełni swojego majestatu przyjmował najważniejszych gości, ambasadorów, innych ważnych polityków. Ten fotel z siedzącym na nim królem uosabiał cały majestat Rzeczypospolitej. Bardzo ciekawa jest historia znajdujących się z tyłu wyszywanych orłów. One, te, które są tutaj prezentowane, nie są oryginalne, natomiast po zdobyciu Warszawy przez Niemców, Hans Frank w czasie jednego z urządzanych tu bankietów kazał zniszczyć oryginalne płótno. Dzień dobry, musimy się jakoś pogodzić. Kazał powyrywać orły i rozdał je swoim oficerom jako pamiątkę ze zdobytej Warszawy. I to dzieło sztuki zaginęło na kilkadziesiąt lat. Natomiast w latach 90. do zamku zgłosił się jakaś prywatna osoba z zagranicy, twierdząc, że jest posiadą jednego oryginalnego orła. Przywiózł ją, czy też przysłał do zamku i badanie wykazało, że rzeczywiście jest to oryginalny orzeł znajdujący się w tym miejscu za tronem królewskim. I dzięki temu, że udało się odnaleźć ten jeden, jedyny egzemplarz, można było odtworzyć z niemalże stuprocentową dokładnością widok tronu tak samo jak za czasów króla Stanisława. Ponieważ zarówno ten niski stołek, jak i sam tron
są oryginalne. Dokładnie w tym miejscu siadywał król, przyjmując najważniejszych swoich gości. Co jeszcze ciekawe, również te dwa stoły, niezwykle bogato zdobione, są również oryginałami i przy tych stołach urzędował również nasz król. Były one darem od nuncjusza papieskiego. Jeśli chodzi o pozostałe dekoracje sali tronowej, to zwróćcie uwagę tutaj, na ten fragment. Tu są rzeźbione drewniane motywy roślinne pozłacane. To są również oryginalne rzeźby z czasów Stanisława Augusta. Jeżeli zobaczycie różnicę między kolorami tymi i tymi, to te, które są ciemniejsze, to są uratowane oryginały, a te to są już później kopie z XX wieku. Natomiast jest dosyć dużo tych elementów, które były oryginalne. I stanowią one oczywiście wzór dla konserwatorów zabytków i dla artystów celem odtworzenia oryginalnego wyglądu sali tronowej. Jak widzieliśmy poprzednio, tutaj też jest zdobiony kominek, z tym, że tu już nie jest herb Rzeczypospolitej ozdobiony snopkiem, tylko ciołkiem, co oznacza, że autorem wystroju był już sam Stanisław August herbu ciołek.